W poniedziałkowy wieczór 16 lutego Miejski Dom Kultury zaprosił mieszkańców na koncert o różnych obliczach miłości. Impreza zorganizowana z okazji walentynek przedłużyła obchody święta zakochanych o kilka dodatkowych dni. Koncert poprowadził Remigiusz Danelczyk, a na scenie zaprezentowali się wokaliści Ostrowskiego Studia Piosenki, członkowie sekcji literackiej Uniwersytetu III wieku w Ostrowi Mazowieckiej oraz instrumentalny zespół kameralny działający przy Miejskim Ośrodku Kultury. Repertuar był bardzo różnorodny. Można było posłuchać piosenek opowiadających o młodzieńczym zauroczeniu, o dojrzałej, szczęśliwej miłości, także o ciemniejszych odcieniach tego uczucia, o nieszczęśliwych, złamanych sercach. Dodatkową atrakcją koncertu był występ tancerzy z klubu tańca towarzyskiego FAN w Ostrołęce, Natalii Podbielskiej i Łukasza Błaszczyka. Just grab and hold, 'cause this ain't working.
Miejski Dom Kultury przygotował dla mieszkańców jeszcze jedną niespodziankę. Wśród publiczności rozlosowane były nagrody w postaci 2 podwójnych biletów do kina na film 50 twarzy Greya. Nie rozmieniam na drobne słów, cenię sens, mijam czas. Nie przyspieszam, powiem.